niesamowity. Podgląd czatu za chwilę. Ło, panie! You want some fuck? Judge Judy Slayer, dziękuję bardzo za obserwację, znam u ciebie. Miło, że wpadłeś. O, działają chyba powiadomienia jednak, z tego co widzę. Mamy te Discordowe, nie wiem jak z Twitchem, bo Twitch tam żyje własnym życiem. Dun, 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 dun. Judge Judy Slayer. Judge Judy Slayer. Sędzia Judy zabójca? Jakoś tak to tłumaczone? Nie jestem pewny. Teraz ja odpaliłem to rozszerzenie, czy nie? Ono jest odpalone? A, jest odpalone. Okej, okay, dobra. Jak to pójdzie. Nie wiem, czy mam się zbytnio co martwić o materiały na rozbudowę. Zaatakował mnie kot. Ale już go tutaj nie ma. W sensie nic mu nie zrobiłem, po prostu go siostra zabrała. Nie, czy czekamy na więcej osób, czy jakieś... No jakaś krótka rozbudowa by się przydała. Podstawowe narzędzia. Okej, okay, tutaj będzie spoko, mi się wydaje, zostawić skrzynkę, bo obstawiam, że łatwo zginę tutaj i dosyć szybko. Znając część moich widzów. Może tutaj zróbmy zejście do kopalni pierwsze. Muszę sobie definitywnie kamerkę obczaić jakąś w najbliższym czasie. Czy jedno mam tam upatrzoną, tylko nie jest... Na pewno można lepszą znaleźć niż ona. Jest plan. Chyba chciałbym wyjść Minecrafta, w sensie takiego pokonać Ender Dragona, ale to niekoniecznie na jednym streamie. Moglibyśmy zrobić coś w tym, na przykład zgon równa się restart albo coś takiego? No, ustawienia. Video setting bright. Jakieś ciemno? Holy shit. Jakaś siekierka, jakby kto jakiś troll chciał trollować tutaj ze spełnieniem Ender Dragona albo coś takiego. Ender Dragona nie będzie tak ciężko, bo on to nie będzie miał kryształów do leczenia, chociaż wiadomo, dużo damage'a będzie zadawał. Ale... Będzie łatwiej go zajść, no bo właśnie nie będzie miał jak się leczyć. O, witam Terminatora, co tam u ciebie? Wyglądałem właśnie tego, Kurde, w sumie to bez sensu, bo chciałem powiedzieć, że oglądałem Terminatora, a nie oglądam Terminatora. Tylko Predatora oglądam, ale tam też Schwarzenegger gra. Tragedia, łomatko, co się stało? Nie zdałeś do następnej klasy.
Albo tragedia, możesz mówić, że... O, dziękuję za diament bardzo. A może chodzi o to, że... Zaczyna się rok szkolny. Po prostu chory jestem. O matko, ale coś poważnego, czy... Dziękuję bardzo, diament. Kurde, strasznie hojny jesteś. O, panie, patrz na niego. Dziękuję ci, dobry Samarytanie. Koronawirus, czy po prostu się przeziębiłeś? Ale to zdrowie życzę. A, ZW, okej, to za chwilę opowiesz. Kurde, przerąbany, tragedia. Patrzcie na tego dobrego człowieka. Jak nas tutaj rozpieszcza. Może powinien zrobić droższe diamenty, żeby aż tak nie rzucali ludzie nimi. Nie sądzę. Robię schody po to, żeby było łatwiej stąd wyjść. Szybciej. No, niech będzie. Ups. To tym była spora aktywność na testowym streamie. Raz też na to liczę. O, Jezus. My się zbliżamy do cave'a jakiegoś. Jest strasznie tu ciemno. Nie mam Optifine'a zainstalowanego na tej wersji. Trochę może to utrudnić rozgrywkę, ale jakoś będziemy musieli przeżyć po prostu. Też tak obiecywałem, że w poniedziałek będzie stream, no i jest, ale nie będzie na tyle długi, jakbym chciał. Jeszcze mam taki pomysł, żeby... Hello. Czy miałem taki pomysł, żeby zrobić na zakończenie lata, jakiś taki długi stream. Ale to jutro wtedy. No w takim wypadku. O, Marko, siema. Będziesz, Marek, później w Lola gramy? Znaczy już poza streamem. Tylko tak pytam się, czy będziesz... Kurde, jakby czajnik był, to byśmy mogli w DBD grać. Pełny zestaw. O nie! Właśnie sobie zdałem z czegoś, że ty tu jesteś. Marek, ty masz dwa konta, to ty mnie tu możesz trollować zaraz. Ja diament... Kurde, nie zostawiłem tego diamentu. Shit. Kurde, śmieszna jaskinia. To jakiś taki... Dziwne to miejsce. Pają się do mnie tutaj. Ciśnie, tak z tego co widzę. Zobaczę, czy będę spoko. Czekajcie chwilę. Kurde, Terminator, dobry Samarytanin. Jak będziecie tacy dobrzy, to czy ja nie narzekam na to, ale będą może niektórzy inni widzowie narzekać, że za tanie są te diamenty, to będę musiał najwyżej je trochę podrożyć. Też miałem taki właśnie pomysł, żeby tak jakby rynek nam tutaj zrobić, że za każdą moją śmierć muszę jedną rzecz podrożyć. I nie wiem, czy to będę na przykład ja sam wybierał, jeżeli na przykład zginę powiedzmy od Silverfisha czy od Creepera, to pójdzie na przykład o 5% ceny w górę. Lub coś w takim z... O, Blaze! Ha, nie udało ci się, Marko. Wait, albo to był jakiś losowy? Zaraz, kto to z was zespełnił? Oszust, jaki oszust! Ciekawe, czy te pałki świecą na Optifine w ciemności, to mnie zastanawia. A co do tej choroby, to lekarz powiedział, że on sam nie wie. Pff, to niezły lekarz. No i się dziwią ludzie, że ja nie lubię polskiej służby zdrowia. No stary, przecież to jest tragedia. Jak sam lekarz nie wie, co ci jest. Jak tam muzyka w tle? Dobrze jest? A, tutaj Marek, masz teraz większe pole do popisu.
Dobra, czy mamy to... No, trochę drewna mamy, ale zawsze można więcej mieć. Kurde, ale fajnie, mam już jednego Blaze'a, teraz nie muszę iść w ogóle do Netheru. Znaczy, no w teorii muszę, ale... Z waszą pomocą... Możliwe, że nawet nie będę musiał. Dobra, mamy trochę diaksów. Można by sobie przygotować dodatkowe narzędzia. I resztę zostawić w skrzyni póki co. O, Blaze! O Jezu! Teraz czemu to nie pokazuje nazwy? To jest anonimowe? Nie! Pali mi się w... Jezu, Marko! Będę musiał do miasta pojechać, bo ja na wsi mieszkam, gdzie każdy się zna. A, składasz się, dlatego tak jest. Okej, okay, dobra. Tak się zastanawiam, czemu to mi nie daje nazwy twojej. Dobra, mam low HP. Ja pisałem, że tu zginę, jak zaraz coś się zacznie. Jakaś impreza dziać. Z żarciem tej krucho, z tego co widzę. Tam jest jakaś wyspa, ale to mi chyba nie za wiele da. Tam jest creeper. O, dzięki Piotr. Kurde, to są dobrzy ludzie. Uwielbiam was. Ciekawe, czy można włączyć na przykład anonimowe jakieś te powiadomienia. Chyba jest coś tam takiego, że można ukryć. A, i nie wiem jak to tam wygląda jeszcze ten, bo nie sprawdzałem osobiście te zmiany tych punktów kanału na... te punkty... No powiedzmy na te coinsy, ale chyba to włączyłem to. Tylko musicie zobaczyć jak to działa, bo jeszcze nie sprawdzałem sam, więc nie mam pojęcia. O, gdzieś tu szkieletor biega. Oj, Joske, dobra, teraz najgorzej to jest to, że zginiemy od głodu, ale w sumie to nie jest problem. Po prostu mogę się zabić i zresetować się. Ale jedyny może być taki problem, że... Nie no, w sumie mi się nie przyda na nic raczej. Odbyć, żebyśmy enchanting jakiś robili tutaj. Okej. Okay. Ale chyba będzie trzeba tak zrobić. Trzeba przygotować jakąś szubienicę tutaj, żebym mógł zeskoczyć z niej. Wiem, że się z szubienicy nie skaka, ale nie da się zrobić w Minecrafcie. O, mój skin wrócił? What? Przecież nie miałem go przed chwilą. A w Minecrafcie nie da się powiesić na linie. Więc trzeba improwizować. Dobra, taki wyskok chyba wystarczy. Jeszcze trzeba by się pozbyć tych drzew tutaj, żebym nie miał upadku złagodznego. Powiem ci przerąbane, Terminator. Tam mogę życzyć tylko powrotu do zdrowia. I trzymaj ciepło. No właśnie, i chciałem zrobić jakiś taki na pożegnanie lata stream, tylko nie do końca mam pomysł, co byśmy mogli robić na nim, w sensie... Jeden pomysł miałem taki, że kilka kategorii gier, na przykład DBD, Minecraft i... No nie wiem, na przykład... No po prostu coś w stylu, że wy byście mogli wybierać po prostu kategorie. Co będziemy streamować. Na przykład jedni mówią Lola, inni CS-a i tak dalej. Wow, 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 zaraz, alt tab coś nie działa. Dobra, czy trafię? Jap, trafiłem. O. Mnie to spełniło? Jak się na początku spełniłem, to nie byłem tutaj. A jakby ktoś się zastanawiał, to po prostu odtworzyłem ten świat jeszcze raz na tym samym seedzie. Dlatego tutaj tych rzeczy starych nie ma. Okej, okay, możemy się trochę z zombiakami potłuc na razie. W sumie to byśmy musieli tak, znaleźć żelaza trochę. Chociaż nam żelazo jest potrzebne, jak tyle diamentów mamy. No, jakiś armor by się przydało zrobić, chociaż i tak mogę zginąć dosyć łatwo. Wystarczy, że ktoś sobie kupi odpowiedni bonus. Będzie po sprawie wtedy. O, mam pomysł. Węgiel, tak.
właśnie, teraz pytanie, czy jeżeli wy byście spełnili Ender Dragona, czy to też się liczy jako zakończenie gry? Ale chyba nie. Przynajmniej tak według moich zasad można powiedzieć, że ja bym tak zrobił. To by się nie liczyło po prostu. Da się dostać do Endu i dostać te kredyty. No właśnie, i nie mam Optifine'a. Więc nie będzie mi oświetlał drogi. A, widzę cię. Wziąłem taką fajną modyfikację RPG-ową, ale jest tylko na wersji 1.12, a Crowd Control jest... No niby na 1.16 jest najbardziej, powiedzmy... optymalne? No, że tutaj jest sprawdzone, że działa, więc... Oj, ziołskie! O kurde, ile szkieletorów tam się zebrało, co jest grane? Musimy to jakieś mądre zejście w bok zrobić. Ej, tu zaraz ogramy, spokojnie. Oh, hello, węgiel, my old friend. Proszę, pochodnie, boom. Ty, a granie w ten, w Hobot of Life z widzami, to by było coś. Nie wiem, ile tam jest limit osób na jednym serwerze, bo tam 4 żuli na pewno, ale więcej? Nie jestem pewny. Chyba 4, bo tam Bloody, Dobrodziej. O, to są... O nie, nie! Nie. To najgorsze na świecie przeciwnicy. Najgorsi na świecie przeciwnicy. Pająki jaskiniowe. Dobrodziej, Bloody, Diabeł, Admiros chyba jeszcze? I trochę sobie ułatwimy sprawy. Ponoć się już nie będziemy musieli przejmować. O, chyba nasze problemy z zejściem na dół się rozwiązały. Hello. Tego się pozbędę, bo wolałbym mieć jakby prostą drogę do ucieczki. To by można zakleić. Nie spaść przez przypadek. Że... O Jezu! No, szykuje się impreza, no. O, przykro mi. O, creeper! Ej. Teraz tam z góry coś może... Nie, dobra, z góry mi nic nie zaskoczy chyba, mam nadzieję. To jest chyba spawner. Obok. O, no właśnie. Jop, tam jest spawner. Chwila, zróbmy... Ała, cku! Pany. Panie szkieletor? O, panie creeper. Nie wybuchaj. No. Tego zdetonować, bo to będzie. Jest ryzyko tam wchodzić. O nie. O. I'm dead. Właśnie, no normalnym chyba mnie nie zabije. Wiecie co? Nie, tak zrobimy. Yes. Zablokujemy, żeby się tylko wy mogli zmieniać. Tak będzie trochę ciekawiej według mnie. I został tylko szkielet. Nie wiem skąd na mnie strzelają, ale ja tu nie mam ochoty się rozsypać. Wychodzimy stąd. Odłożyć rzeczy i wracamy tam. O, perfekt, akurat dzień wstaje. O! Nie! Ćma mnie atakuje, wiedźma. Dobra, trzeba ją dobić, ale jak ona mi...
No właśnie, jak mi instant damage rzuci, to nie zrobię za dużo. Creeper! Uff. I co z tym creeperem, on mnie nie widzi? Wait. O, o, widzi! O, Jezus Mario. Ale niezłe kombo, wiedźma i creeper. Okej, zabieramy to. Wait, gdzie jest Wait, gdzie jest mój węgiel? Fuck, przecież wykopałem tyle węgla, jak byliśmy tam w jaskini. Okej, to jest dziwne według mnie, ale dobra, weźmiemy ten chociaż. Na odwrót. A tu jest, aż tak się rozsypał? Jest tak pochodni, nice. Okej, teraz można w eksplorację uderzać. Bum. Jedziemy. Rozumiem? Gdzie są te diamenty? No, zostawię sobie je, bo gdybym zginął, to wolę mieć jakieś narzędzie w zapasie, w razie czego. Zginam ten sufit po to, żeby było łatwiej po prostu schodzić szybciej, żebym nie obijał się głową tu. Tam jest jeden pająk, który chce mnie dorwać najwyraźniej. A mam nadzieję, że mu się to nie uda. Czy ja to mogę rozwalić? Nie. W sensie mogę rozwalić, ale nie mogę tego rozwalić tak szybko jak mieczem. Właśnie, kto się Twitchem trochę interesuje, to będzie to wiedział już, że są tańsze subskrypcje, tak? No po prostu, bo tak zrobili dla partnerów i towarzyszy Twitch, żeby po prostu mieli łatwiej i no po prostu częściej, żeby mogli wspierać ci oglądający. I teraz dodatkowo zrobili jeszcze promocję na zakończenie lata, coś takiego. I teraz jeszcze jest dodatkowe 20% taniej. W sumie tam ja się nie patrzyłem, ale muszę sam sprawdzić za chwilę, co tam w końcu wychodzi. Killer12.pl, witam, witam, stąd ciebie. Mimo, że wpadłeś, walony szkielet. Zginę. Od niego. O Jezus! Dobra. Miałem, że wpadł. Nie wiem, czy zauważy... Nie wiem, czy to jest na komputerze, czy na telefonie. Ale na streamie jest włączone rozszerzenie, dzięki któremu możesz kontrolować grę. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam. O! Do kontrolowania. O-o, powinieneś mieć 50 coinsów chyba tam dodane na początku, więc jak jesteś zainteresowany, to możesz korzystać. Dobra, możesz trochę jeszcze... A, za... Jezus Maria, jak się wystraszyłem. Dziękuję za obserwację, Brickenek. Mam zero. Musisz tam odebrać. Tam masz coś takiego jakby free coins? Coś takiego? Musisz zobaczyć. Bo nie mam na komputerze streama odpalonego, więc nie mam tego jak sprawdzić. Zaraz, czy ja mogę? Nie, tak nie mogę sprawdzić. Potężny Bricken. Witam, witam. Teraz się zacznie trollowanie. Część druga. Mi tu dwa blazy zespełnili, ale muszę ich pochwalić, bo dali mi też diamentów trochę, więc tu się, o właśnie. Miałem coś mówić właśnie, że coś się skrada, to jest zombiak za rogiem, za rogu, z dobrą nowiną. Panowali mi konto, Jezu Bricken, co żeś robił znowu, powiedziałeś N-word. Ja mam na kompie? No to powinieneś tam mieć coś takiego. Weź czekaj, niech wam będzie, sprawdzę to na szybko. Twitch.
prostu za mocno mi zbotowali streamka. A to nic dziwnego. A, znalazłeś i niby jest konto. Właśnie coins i free coins, tak. Tam na każdym streamie możesz dostać chyba, z tego co wiem, 50 coinsów? Tak, chyba że masz subskrypcję, to jakby tukam przy to, on by dostał chyba 150, tam było napisane. I chyba można też punkty kanału wymieniać, ale nie jestem pewny jak to działa, bo nie sprawdzałem tego. Pod koniec streama później sprawdzę, jak nie zapomnę. A nie da się zaobserwować, plus nie mogę się zalogować. Kiedy oni ci to zbanowali? Jakoś niedawno? Jakieś 2-3 dni temu? Czy ile? Zamknąć końcy, kupi kiedyś Vexa. O, no to dobry pomysł. Będzie zabawnie. Ale Vexy to są jednak dosyć irytujące. O, kolejny zombiak. Hello. O, aż dwie... Wait, to... Well, shit, pierwszy zgon. Czy 4 dni temu? Czy odzyskam VIP-a? Pewnie. Mówię ci... O! Okej, okay, dobra. Zraszyłem się. Tam jest coś gorszego. Dobra, ale chyba część rzeczy przeżyła, ta... Mnie to najbardziej iron... Dobra, wszystko chyba przeżyło. Bum, bum. Dobra, nice. Nie jest źle. Nie ma tego złego, co by na... Dobre nie wyszło. A ten creeper to mnie zaskoczył trochę, muszę powiedzieć. Jak to działa? Jak mogę zabrać mu serce na przykład? Jeff Brigand chyba nie było na testowym streamie, to nie wiesz. Jak jesteś na komputerze, to masz tam... To masz tam rozszerzenie takie na streamie. Tam po prostu dostajesz darmowe coinsy. Chyba raz dziennie to działa, coś takiego. I po prostu wybierasz sobie, co chcesz kupić. Tam są trzy kategorie. Musisz to po prostu wybrać. A to zabiera pół serca, więc to nie jest zbyt dobre. Chociaż są tam też bardziej drastyczne opcje. Więc jak ktoś cię zainteresuje... Uff! No właśnie, i... Ale jakbyś chciał więcej, to za bitsy można. I ty byłeś subskrybentem Brigand, to byś dostał więcej. No ale jak ci konto zbanowali, no to nic nie poradzisz. Take one heart. Ale one heart oni liczą jako pół serca chyba. Przynajmniej tak zawsze... Ja to widziałem i tak to było tłumaczone, że jedno serce to jest pół serca, więc ty nie masz 10 serduszek, tylko 20. Jeśli gracz ma 20 serduszek. Oj, oj, oj. Au. I mi trzeba się rozprawiać szybko. Wszystko coś mnie chce zabić na tym streamie dzisiaj. Chyba za płytko jesteśmy, żeby diaksy były, nie? Na 30 poziom tylko. Jak zbierać coinsy? Za bitsy możesz wymienić lub za punkty kanału, ale punkty kanału nie wiem jak się robi. Po prostu kupujesz tak jakby za bitsy. Nie do końca jestem pewna jak to zrobić, czekajcie, sprawdzę szybko. Moment, gdzie my to mamy? Rozszerzenie tutaj jest. Coins. Tak, za 100 biców dostajesz 110 coinsów, za 250 biców 275 i tam w końcach po prostu masz rozpiskę. A, to na tym koncie, chcesz na tym Brickenek, teraz to co jest teraz, tak? Dobra, mogę ci nawet chyba teraz nadać. To będzie w... Nagrody dla widzów, nie, społeczność... Manager rank, właśnie. Aha, bo ty masz tam jedynkę teraz, dobra. B... R... 1... Y...
Nie znaleziono użytkowników, to najwyżej poszukam tego później, bo to by te... Chociaż zaraz, czy ja to mogę na przykład z tego poziomu zrobić? Daruj rangę, edytuj. Nie, tak nie działa. Okej. Pokój użytkownika. Dobra, później będę się tym bawił najwyżej, bo teraz myślałem, że to mogę łatwo. Okej, okay, Silverfish. Fuck you. Silverfisze to one są niebezpieczne tutaj. To dosyć bardzo, zwłaszcza w dużej ilości, jeszcze jak mam tyle HP. Ej, nie mam drewna, chciałem zrobić piecyk. Dobra, najpierw się wycofamy stąd. I wrócimy tu za chwilę. Mamy trochę materiałów, więc wypadałoby je przerobić. Tylko to mogłem kupić, a spoko, spoko. Wiesz, tam kupujcie co chcecie, przecież co ja wam będę mówił. Nadal jest dzień, albo już noc minęła, nie jestem pewny, ale dobra, mamy żelazo trochę. Możemy sobie zrobić z tego zbroję, co trochę zwiększy nasze szanse przeżycia. Możecie kupić coś do jedzenia mi tam, albo coś takiego? Fajne jeszcze jest to tutaj, że to, ten crowd control nie działa tylko do. Nie działa tylko do Minecrafta. Znaczy do Stardew i do. Tam jest chyba jakieś 50 gier w sumie? Tak mi się wydaje. Znaczy, exp nam się na coś przyda, chyba nie. A jedzenia tutaj zbytnio nie widzę, więc. Ups, okej. Okay. Gdzie ja skoczyłem z tej strony? Nie, z tej drugiej. Pam, pam, pam. No i osoby subskrybujące, czyli tam Tukan i Otybrykę na starym koncie, to byście dostali po prostu więcej punktów. I tam każdy tier ma ich więcej. Chyba tier pierwszy ma 150, drugi ma 250 i trzeci 350. Tam na każdy tier masz dodatkowe 100. Na każdą sesję oczywiście. No i tam mówiłem, że obiecywałem ten stream... Obiecywałem stream poniedziałkowy, ale on będzie dosyć krótki, więc kończymy za chwilę. A jutro na zakończenie lata postaram się zrobić coś dłuższego. No tak szeleści. Czoły? Nie garb się, dzięki Marek. Wait, ja muszę tak, streamlabs. Boom, mamy to. Pam, pam. A, właśnie, tarczę potrzebuję, to jest najważniejsze. Nie, schrzaniłem znowu. I teraz to nasze szanse życia wzrosły jakieś 200%. Lubię segregować przedmioty w Minecrafcie. I to się przyda, to się przyda. Tyki przydadzą. Trochę można w sumie tu oświetlić okolice. Czy to dobrze mam Brickend dać VIP-a? Ktoś tam coś jeszcze chciał, czy mi się wydawało? Dwie obserwacje już ci się wbiły. Nie widzę. To jest twoje kolejne konto, tak? Kierkie? Czy to jest któryś z twoich tych multikont? Bo nie jestem pewny. Wiem, że miałeś jakieś multikonto, ale nie wiem, czy to jest to, czy inne. Ma jakieś sadzonki tutaj w ogóle? Mamy 5 sadzonek. Gdzieś tu szkieletora słyszałem.
killer. Jak tak na killer jesteś tutaj na tym moim Twitchu? Jesteś dosyć nowy, mi się wydaje. Po prostu byłeś dawno i ja cię nie pamiętam. W sensie nowy to mi tak chodzi gdzieś w stylu miesiąc, dwa. Nie kojarzę cię, żebyś wcześniej tutaj był. Może zapomniałem. Po prostu, a to pszczoły. No właśnie, czy mi się na coś miód przyda? Chyba nie. Zombiak chce popełnić samobójstwo, pomóż, pomóż. Hop. A, ty skubańcu. Czy Sparta? Bitch. Elder, potrzebuję twojej nici, żeby to łóżko zrobić. Dzięki. A, one pod ziemią gdzieś siedzą. Jop. Tutaj nas jeszcze chyba nie było, możemy tutaj zawitać, czemu by nie? Byłem, ale dawno byłem na wyjazdach. A, rozumiem. Wait. Fuck you, zombie. A, to jest zejście z innej strony po prostu. Hello. Hi, how are you? Bitch. O, to będzie dobre. O, myślałem, że będzie trochę lepsze. What the fuck, jak się wystraszyłem. O, iron. A, wiem na co, na kowadło nam się przyda. Jakbyśmy znaleźli jakieś nie skrzynki, tylko książki z enchantami. Jak to nam się jedynie by przydał na butelkę, jakbyśmy robili alchemię, ale tego trochę zejdzie jeszcze. W sumie moglibyśmy, tylko... O Jezu. Nie mam tych brodawek netherowych, żeby cokolwiek ugotować. A to będzie już cały set chyba. Nice, możemy Ender Dragon nacisnąć. Pam, pam, pam. Tak, chciał ktoś coś jeszcze, żebym mu dał? Bo nie jestem pewien, bo Bricken chciał rangę, ale ktoś jeszcze coś mówił, bo mi się może wydawało po prostu. Hello. Za! A z tym jedzeniem by trzeba coś zrobić koniecznie, no bo przecież ja tutaj trochę dłużej zadomowię chyba na tej wyspie. Hello. A jakiego? Jakie 360 chciał robić? Niektórzy wiem, że chcieli Dead by Daylight, ale trochę nie mam zbytnio ochoty na Dead by Daylight. Właśnie, moje szczęście to jest po prostu niesamowite. Grałem sobie w Dead by Daylight tak po prostu na chillu, nie? Jakiś tam taki zabawny zrobiłem sobie build na killera. I tak sobie myślę, a zagram sobie, może akurat coś wyjdzie, nie? No i wyszło, i chyba kolejny rekord swój pobiłem. A co najlepsze jest to, że nie odpaliłem streamapsa, żeby to nagrać. O nie! To jest najgorsza rzecz na świecie, uciekam do wody. Chodź zombiaku, w wodzie będzie mi łatwiej cię zabić. No ty nie umiesz pływać to. Mam przewagę tutaj. Ty, jaka to jest strategia dobra, patrzcie na to. Wreszcie pająków trochę i w sumie będziemy mogli sobie łóżko zrobić w końcu. Hello. Przyzwyczajenie z tego moda średniowiecznego, że można tarczą bić. Tak, jak dalej pójdzie, to ja tu zdechnę. O Jezu. O właśnie, o wilku mowa. Tukan, zobacz ile możesz końców dostać darmowych. Wydaje mi się, że 150 powinien dostać. Witam cię, Tukan. Miło, że wpadłeś. Trochę cię nie było, no? Całe 10 dni. O nie! O, dobra, wait. Dobra, całe wszystkie moje materiały zostawiam tu. Te ważniejsze daję tutaj. Po tym. O Jezu. Tarcza. Dlaczego tak robię? Bo się boję, że zginę. O, i na pewno zginę, no właśnie.
Jakich końców? Nie było cię tu, Ken? Nie, nie było cię chyba. Mam rozszerzenie takie na Twitchu teraz dodane, że możesz w Minecrafcie kontrolować to, co się dzieje. I ty prawdopodobnie dostaniesz 150 końców, bo jesteś zasubskrybowany. Jak wejdziesz, jak jesteś na komputerze i wejdziesz na stream, to masz tam co to jest? 4 szkielety. To masz tam rozszerzenie takie i będziesz mógł po prostu tam darmowe końce odebrać raz na dzień. O, Killer dał mi kamień, dziękuję bardzo. Chociaż nie wiem, na co się przyda. Robimy jakiś monument zaraz na niego. O. Możemy go dać tutaj. Kamień, który zapoczątkował wszystko. Dobra, i spanko, koleżanko. A, na telefonie. No to chyba nie skorzystasz z tego niestety. O, tam jest gość, który chciałby się bić. Kostek, czy to ty? Pana tego gościa. O kurde, ich tu jest więcej. Dobra, creeper. Chciałby trochę tutaj zdetonować, żeby więcej materiałów dostać. Tak płytko? Myślałem, że trochę głębiej jest. Hits. Da się na telefonie? A, no to zobacz tam Tuken jakoś. Marek, poinstruuj trochę. Nie, tak założyłem na telefonie, nie widzę tego. A, jest, faktycznie, dobra. A faktycznie. Nad czatem pod ekranem. Taki jakby, powiedzmy, klucz nastawny. Tam francuski? Nie, czekaj, francuski inaczej wygląda, to jest klucz nastawny chyba po prostu. Na miniaturce. I to powinno zadziałać, tak mi się wydaje. Powiedzmy, że to jakiś porządek jest. Jak działa Tukan? Teraz w sumie też mogę coś zespełnić. Zobaczmy. Okej. Destroy selected item za 500? To za drogie. Feast. Dlatego fast. Make it rain, repair, send player to spawn point. Czekajcie, bo szukam czegoś ciekawego tutaj. Spawn item, spawn mobs. Stone. O, zadziałało. Widzisz, tu kan działa. Ile Iron Igon? 15 kosztuje? Wow. Oj, kolejny, dziękuję. Oj, następny, dziękuję bardzo, Tukan. I co, ile masz ich jednak? 150? Strasznie jest drogo, no właśnie o to chodzi. Znaczy w sumie to są takie niby bazowe. Bazowe to są... No, ja tam nie kombinowałem za dużo. Może przestawiłem tylko diament i silverfisha, ale silverfisha, bo trollowaliście za bardzo. Kurde, Tukan, twoja szczodrość jest zbyt duża. Bóg w dzieciach wynagrodzi. A Terminator niech wyzdrowieje jak najszybciej. Jak na przykład, nie wiem, byście się dobrze sprawowali, nie trollowali za bardzo. To czy wiadomo, trollowanie jest fajne, ale bez przesady też. Znaczy nie no, róbcie tam co chcecie, ja sam ocenię to po prostu. I na przykład będę mógł niektóre rzeczy tańsze robić. Jak poprosicie ładnie. Jakąś modrą cenę zaproponujecie. Na przykład, co jest za drogo? Ile dawaj, bo ty powiedziałeś, co jest za drogo. Znaczy, ja się domyślam, co, ale żebyś ty powiedział. I podaj cenę, jaką mógłbym zmienić. Czy
starczy nam na kowadło jeszcze. Dobra, szybki eksplor do jaskini jeszcze i zobaczymy, jak tam będzie wyglądać sytuacja. O, dzięki, Tukan. Diament za mało kosztuje, tylko 5 końców. No to zaproponuję nową cenę, Tukan. Końcy off. Diament za mało kosztuje. A ile dostałeś, Tukan, ich? 150 w końcu czy 50? Bo jesteś subskrybujący jeszcze, więc powinien dostać ich 150, z tego co wiem. Ja to chyba przyblokuję tą lawę tutaj, bo to jest zbyt duże ryzyko. Co, dostałeś? No dobra. Jak będzie. Nie chcę jej całkiem zakrywać, żebym wiedział, że tu jest po prostu. Okej, teraz niech będzie. O, Creeper, witam serdecznie. Gdzie te zombiaki są? Na mną się zespełniły znowu w tej jaskini? O. Ja mam takie 40-50? To spotkajmy się w połowie i powiem 20 albo 30. Okej, zobaczmy tutaj cennik. Spawn items. Diament niech będzie za 30. Proszę bardzo. Bum. Diament za 30 jest. Co jeszcze przecenić trzeba? Ta lawa powoli znika tutaj. O, ten koleżka mnie zauważył. No i co, jak tu przejdziesz niby? What? A, nie przejdziesz jednak. Myślałem, że jednak tylko się dostanie. O, tutaj zaleje nas trochę. Jestem ciekawy, jakby to wyglądało, zobaczmy. Jak ta woda się tam rozleje. No, trochę zalała, trzeba przyznać. Fuck, co mnie uderzyło? What? O-o. O, nie, nie, nie. O, on tu może przyjść teraz. Psiu! To by się licznik śmierć, tylko musiał jakiś ktoś to aktualizować cały czas, bo w sumie ja bym mógł po prostu tekst zrobić w streamlapsie i go aktualizować po każdej śmierci. Mam dla ciebie grę, którą mógłbyś zagrać sam z kimś na streamie. Astronir się nazywa. Powiem ci tak od razu, żeby nie psuć ci nadziei, żeby nie robić ci nadziei, raczej w nią nie zagram, bo kiedyś grałem i po prostu mnie nudziła. Więc raczej jej nie nagram. Tu się próbuję jakoś przekopać, jakieś tutaj przejście zrobić takie nie do końca oczywiste. O Jezu. Hello. O, dzień dobry. Pan zombie to się jakoś dostanie do mnie. Tutaj was jest chyba więcej niż tylko jeden, bo słyszę dwóch zombiaków tu gdzieś w okolicy. Węgla nigdy za mało. O, hello! Nigdy za dużo węgla, znaczy. Jak chcę tego Endermana zabić? Wolałbym na razie nie ryzykować spotkania z nim. Okay, może jakiś wagonik albo coś? O, tak też można. O, niezła niespodzianka, dziękuję bardzo. Żadnych wagonów? No co jest grane? Ja mam przegrane jakieś 50-60 godzin i mi się podoba. No wiesz, co kto lubi?
Astro, nie rycimy o tym samym myślimy. To jest takie trochę, powiedzmy, kreskówkowe i się tak jakby... Jest tam duża możliwość edycji terenu. I w kosmosie to się dzieje. O, dziękuję za obserwację. Snajper MC, dziękuję za obserwację. Jezu, jak głośno to jest. Dziękuję za obserwację jeszcze raz. Jak tutaj trafiłeś? Co cię tutaj sprowadza? Jak ci mija dzień? Ej, tam są dwa Endermany czy jeden? Nie, jeden. O, hello. Chciałby się pan zdetonować? Okej, okay, dziękuję. To mały explore. Gdzie wy jesteście wszystkie te zombiaki? Wziąłem pochodni ze sobą. Tutaj rozwalę, żeby mieć trochę większą przejrzystość. Zawsze mam taki strach, że coś za tym rogiem będzie się czaić. Dobra, wychodzimy stąd, nie mam ochoty. O, o, nie mogę sprintować. O Jezu. Sprint się skończył. A może farmę po prostu zrobić tutaj z nasionami i tyle, to byłby dobry pomysł. Mija mi dzień, dobrze ten tytuł mnie tu sprowadził. A, rozumiem. Tukan, mówię ci, nie zapeszaj tego, wiesz jak to się kończy zawsze. To jest przekleństwo tego kanału. Ale tak, widzę właśnie, jestem... No, w sumie nie dziwię się, bo Minecraft to jest w końcu. Dobra, kolejna egzekucja. Przydał się jakiś ten motyw muzyczny do tej egzekucji. Hits. Wiem, co zrobimy zaraz. Zrobię zaraz coś, za co mnie potniecie po prostu. Okej, okay, skończyło mi się miejsce tutaj. Okej, okay, spać? O, nie mogę iść spać. No trudno. Dobra, więcej Aeron. To chyba nam powinno już wystarczyć na... Już nam powinno wystarczyć na szkowadło. Pszczoły mnie stresują jak nie. Cały czas mam wrażenie, że coś tam idzie. Że to jest przeciwnik, a nie ten. Ten tytuł cię sprowadził. A wiesz o co tutaj chodzi w ogóle, snajper? Bo jak nie, to cię szybko wprowadzę. Chodzi o coś takiego, że tutaj mam rozszerzenie na Twitchu, które pozwala za... Coinsy, czy tam za bitsy, bo to można po prostu sobie wymienić na bitsy z powrotem. Możesz po prostu jakieś efekty do gry wprowadzić, żeby mi pomóc lub mi jakoś utrudnić rozgrywkę. Dobra, egzekucja. A, i posadziłem jednocześnie, zmieniłem się w drzewo, widzieliście to? Dobra, przydałoby się teraz trochę nasion poszukać. I założyć małą farmę. Czy panikuję? Nic się nie dzieje. Ale póki co to chyba żadnego ziarna jeszcze nie znalazłem. Trawa się kończy i to dosyć szybko. O, jest jedno nasiono. Czyli drugie? Bum. Drugie? Nie. Jak nie? To szczęście jest nie po mojej stronie. Ja jestem więcej ludzi na streamach. No bez kitu, Tukan, ty tu celebrytą jesteś. Jak to zrobić? Zależy, czy jesteś na komputerze, czy na telefonie. Jak jesteś na komputerze, to masz po prostu tak jakby... Jak to wygląda u mnie? Po lewej stronie masz tak jakby klucz nastawny i tam jak na to klikniesz, to masz coins i tam możesz odebrać sobie tak jakby dzienne, darmowe 50 coinsów. I później możesz wybrać, co chcesz kupić za to. I ten efekt lub rzecz zostaje dodana do rozgrywki. I bazowo jest 50, jeżeli subskrybujesz, no to Tukan mówi, że to jest... ja to mówię, że jest setka chyba. Chciałbym być celebrytą, no a kto by nie chciał, ja bym nie chciał. Znaczy chciałbym być, ale takim... nieznanym. Ja się wiem, to jest trochę kontrintuicyjne, ale... O Jezu, zaraz coś zrobię. Zaraz coś zrobię. Uwaga, are you ready? Boom. Ha! Nice.
Tak, ja mam już tego na tyle, żeby kowadło zrobić, tak mi się wydaje. Dwa, trzy. Nice. Tak, mamy kowadło. Bum. Okej, myślałem, że zostawiłem te nasiona tam z powrotem. Okej, potrzebujemy trochę tego i zrobimy sobie gdzieś jakąś taką farmę. No nie, no w sumie trochę dirta mam już wykopane, no i tak weźmiemy trochę, bo trochę to będzie większa farma na pewno. Ziemniaki są według mnie najlepsze, jeżeli chodzi o rodzaj plonów na farmie minecraftowej. Co, udało ci się snajper, czy nie? Skąd pomysł na taką nazwę? Tak pytam z ciekawości, zazwyczaj pytam nowe osoby. Oto jak ich nazwa powstała. Więc jak masz jakąś historię, to możesz opowiedzieć, jak nie, to też możesz opowiedzieć. Ok, teraz pytanie, z której strony zrobimy tą farmę? Tutaj? Jak to wygląda tutaj? Mogłoby być, później tu jakieś zejście się zrobi, czy coś. Działa ten dashboard? A, działa chyba, bo... Działa czy... Dobra, działa chyba. To tak. Jak myślisz, jaka jest średnia wieku twoich widzów? YouTube'owych czy Twitch'owskich? Twitchowskich powiedziałbym gdzieś tak 16, może 14, średnia. Wiem, że kiedyś to były dosyć młode osoby, ale teraz część osób według mnie jest dosyć... Na pewno mamy jedną osobę, co ma 17 lat. Jedną, co ma 18, dwie, co mają 18. I w sumie ja chyba nawet... Już nie wiem, jak to działa? Czy jak woda jest pod blokiem, to ona też jest, to też jest nawodnione, czy nie? To nie jestem pewny teraz, szczerze mówiąc. Ja mam 14 też. O, no to widzisz. Nie no, raczej tu nie ma dużo starych osób, bo... Wątpię, że starsze osoby lubiły taki humor, jaki ja mam, czy tam poczucie humoru. Jak snajper, dałeś sobie radę? Czy nie? Chyba nie, mi się wydaje, bo byś coś kupił raczej te punkty. Masz 14 lat? Ja też mam 14 lat. Nie, no nie mam 14 lat, mam mniej niż 100. Tam są ruiny albo... Nie, to koralowce, myślałem, że tam ruiny są. Żeby tam jakiś skarb znaleźć. O, hello, pszczoło! Zaraz, przecież pszczoły ten! Zaraz, czy pszczoły nie przyspieszają przypadkiem plonów? Ej, oleś ty uroczy. Nie wiem czemu, ale te pszczoły przypominają mi bardzo moją papugę. Dlaczego? Nie wiem. Więc co mają wspólnego, to że ona też jest żółta. Mamy 99 lat, bez kitu. Kurde, fajnie by tak było mieć... no być powiedzmy nieśmiertelnym, ale się nie starzeć. Będzie zawsze mieć na przykład, nie wiem, powiedzmy 30 lat. Ale nie, nie mam 30 lat. Ja powiem, takie schody można walnąć czy coś. Cały ten taki tutaj rzek zabudujemy i to powinno nam wystarczyć.
że mam nadzieję, że to jednak działa tak jak myślę, że od spodu też nawadnia. To nie musi być obok. Zaraz się przekonam. No, może nie tak zaraz, bo nie mam na tyle firta. Mam pytanko odnośnie MC, no dawaj. Czy można zagrać? Nie, bo gram na jednoosobowym. Ale jak będę miał serwer, to jest szansa na zagranie, chociaż nie wiem ile będzie osobowy. Na początek myślę tak 10 osób, a później to można rozwinąć. A jak ten serwer będzie założony, jeszcze nie wiem. I to chyba tak nie działa jednak, jak ja... No, nie działa to jednak tak. Dobra, czyli mamy tak, z tej strony 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Tutaj trzeba to wywalić. O nie, teraz... O Jezu. Teraz tej wody nie będzie. Fuck. Teraz to schrzaniłem po całości. Dobra, trzeba wiaderko zrobić i naprawić to szybko. No, jakie to twoje pytanie, snajper? Powiedziałeś, że masz pytanie i nic nie powiedziałeś w końcu. Pojdzie, cały iron... Nie, mam jeszcze trochę irona, okej. Czy zagrałbyś na moim serwerze? Jest to mój pierwszy serwer taki poważnie nie Aternos. Jest to dopiero początek tego serwera. Spawn jest słaby, ale będzie lepiej. Powiem ci tak, wszyscy tam mówią, że spawn jest słaby albo coś takiego, ale mnie to szczerze mówiąc zbytnio nie obchodzi. W sensie estetycznie jak jest ładnie, to jest ładnie, ale szczerze mówiąc zbytnio do tego wagi nie przywiązuję, bo spawn to jest tego co spawnienia. Później to już go nie ma, chyba że masz na myśli na przykład taki spawn w stylu na przykład... w stylu na przykład jakby centrum kulturowe, coś takiego, nie wiem czy to dobrze to odkreślam. Community center? Nie, nie wiem czy to tak się mówi. Ale nie wiem, w sumie jak chcesz, czemu by nie, co mi zależy to. No właśnie, ale jak będę grał na serwerze, to się zaś osoby będą, ale to może byś zaprosił też innych. Na przykład tych co są na czacie teraz. Bo tutaj wiem, że tu jest dużo fanów Minecrafta i też by chętnie zagrali, więc jeżeli ci to nie przeszkadza, też ich możesz zaprosić. Właśnie jak ja będę robił streaming, to ktoś zobaczy, że na serwerze gram, pewnie też będą chcieli, więc... Pójdź tam powiedzieć, jakie są wymagania, żeby dołączyć czy coś. Tam whitelistę będziesz miał jakąś czy coś. To musisz tam wszystko powiedzieć, nie? Jakieś informacje o tym. Ale tak, chętnie zagram, czemu by nie. Survival jest, no tak myślałem. A, każdy może wbić, okej, okay. A masz tam jakąś moderację, w sensie? Czy tylko ty jesteś moderatorem? Tam administratorem? Nie wiem jak to się mówi, nie pamiętam. Też grałem na serwerze kiedyś, tylko nie pamiętam czyj to był. I tam się to schrzaniło, bo za dużo osób miało po prostu władzę i... poszło się sypać wszystko. Taka mała rada, żebyś nikomu najlepiej władzy nie dawał, nawet zaufanemu. Chyba, że tam jest twoje znajomy czy coś. Ale to jest tylko rada, więc wiesz, jak chcesz, to rób co tam chcesz. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, perfekt. Nice. Okej, dobra, może z głodu aż tak szybko nie zginiemy, ale jeszcze trzeba jedną egzekucję na pewno wykonać. Miałem administrację na pierwszym serwie i właśnie będzie rekrutacja, okej. To wszystko jasne teraz. Kurde, jak w sumie będzie taka ilość widzów, to może rajda byśmy zrobili. Macie jakieś propozycje, kogo by można zrajdować albo coś? Idę szukać. Wiesz co, mogłeś IP tutaj nie podawać, bo
Myślę, taka będzie mało kontrola tego, kto tam wbije, ale w sumie jak... A nie, no w sumie i tak cały czat chciałeś zaprosić, więc to nie ma znaczenia zbytnio. Sorry, jak tak gadam w taki sposób, ale... Po prostu wiem, co było na tamtym serwerze, co byłem, i żeby się tutaj coś takie nie powtórzyło. Raczej się zespał nie przy łóżku? Moment. O, nice. Dobra, idę się utopić. Nie no, to będzie szybsze. A jak nie zadziała, to ty, okej. Dobra, ja tam wbiję po streamie. Aha, właśnie tego rajda poszedł killer szukać. Dobra, to szukaj. O, spełni się jednak tutaj. Jedno jajko, będzie z tego kurczak? Aleluja, aleluja. Jak się zastanawiam, czemu short... Znaczy, Minecraft jest dosyć popularny na YouTubie, co nie? I ogólnie, jako gra. A shortsy minecraftowe, przynajmniej moje, nie mają zbytnio jakiegoś takiego powodzenia tam w wyświetleniach, więc trochę... Nie, może to jest dziwne trochę dla mnie, ale... Może się nie znam po prostu. A przez Dead by Daylight albo CSGO są dosyć popularne. Możesz postreamować na Discorda, wersja 1.17.1, dobra. A, mogę wbić później. A właśnie, jesteś na naszym czy na twoim Discordzie? Bo jak na twoim, to musisz też zaproszenie dać. A ktoś jeszcze ma propozycję rajdu, czy nie bardzo? Czekamy na killera, aż kogoś znajdzie. Chyba miałem sadzonki jeszcze jakieś w skrzynce, bo byśmy mogli od razu je posadzić, żeby później nam nie brakło drewna. To nam raczej nie grozi, bo tych drzew jest mnóstwo. Od razu w tym miejscu, gdzie chcieliśmy sadzić. Tyle, jak jest deficyt, to czegoś brakuje, jak czegoś jest w nadmiarze. I nadmiar po prostu mówi trochę głupie, to nie ma jakiegoś innego słowa? Mogę dać zapro chyba, okej, dobra. To dołączę po streamie i już. Wiecie, która godzina w ogóle jest? 20 po, no to będziemy się musieli streszczyć z tym trochę. Muzyka nie za cicho, nie za głośno, bo nikt nigdy nie narzeka, ale zawsze mam takie wrażenie, że coś jest nie tak, więc się pytam. A, tego nie zaorałem w ogóle. Dobra, ja to mam łeb. A jak mam ci pomóc albo utrudnić? W sensie, ty jak masz mi pomóc, czy o killera mówisz? Bo killer miał po prostu poszukać... killer miał po prostu poszukać... Aha, ja to wyrzuciłem, bo... No nie wiem czemu. Aha, nie miałem miejsca w skrzyni, po prostu nie chciał mi się kolejny robić. Killer ma po prostu znaleźć rajda, żeby kogoś zrajdować. Czy, no, żeby kogoś zrajdować. Osobę, a jak chcesz mi jakoś pomóc utrudnić, to już tylko od ciebie zależy, ja się nie obrażę ani nic. Nie, creepera ze spawni, co tam chcecie, nie? Do wyboru, do koloru. Tylko tam dusza zabraknie, zapragnie. Chyba, że nie zrozumiałem pytania do końca. Chodzi mi o grę Minecraft. Jak o tym rozszerzeniu mówisz, to tam możesz zrobić, co chcesz, już powiedziałem przed chwilą. A jak chodzi o na serwerze, na przykład jakbyś miał mi pomóc, to raczej nie potrzebuję pomocy, bo lubię wszystko sam załatwić sobie. Kurde, tych żółwi tam jest. Jak się żółwie rozmnaża? Chyba tą. Trawą morską? Z tego co pamiętam. Jak ci zespawni ci coś? Jak jesteś na komputerze, to masz tak jakby na streamie. Masz na streamie pokazany taki klucz francuski, przynajmniej u mnie jest po lewej stronie.
I tam sobie to klikasz, jak cię załaduje, czy tam klikniesz begin, czy tam rozpocznij, bo nie wiem, czy po polsku, czy po angielsku masz. To wtedy po prostu zaczynasz to i tam w zakładce coins lub monety będziesz miał darmowe coins dzienne do odebrania i będziesz mógł po prostu za te coinsy coś kupić wtedy. A ten żółw, on już jest gotowy, a czy możemy jeszcze jednego żółwia na przykład tak zrobić? O, możemy. Ty też? Nie, ty już zajęty jesteś, o właśnie. Nice. Żeby zombiaki ich nie zeżarły tutaj. Pokazać na streamie? No w sumie nie mam jak. O, czekaj chwilę. O, jak masz tutaj monitor, to gdzieś w tym miejscu powinieneś mieć na streamie taki klucz. Czy tam nakładkę. Chyba, że masz na przykład, nie wiem, wyłączony. W sumie nie wiem, jak to może działać. U mnie to normalnie po prostu jest. Stream się zaciął? Nie, a okej. Okay. Tylko laga miałem trochę. Zerona możemy w sumie zrajdować. Czemu by nie? A jak było teraz komenda na rajdowanie? Slash chyba? Raid? Boom. O, jest. Dobra, to kto jest gotowy, to niech wbija na rajda. Możecie tam się widać, dać followka. No i co? Z mojej strony to było na tyle. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.